Siema, witam wszystkich. Mówcie, jak słychać? Dajcie łapki w górę albo coś. Siema Piotrix. Piszcie, jak mnie słuchacie, maczki. No, jesteś Szymek. No jestem, no my jeszcze ćwiczymy. Mam już wejść, tak? No ja już wysłałem ci zaproszenie, to nie wiem, czy widziałeś. Już będziemy zaczynać, tak? No, no, no. Dobra, 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 no. Dobra, nara. Siema, siema wszystkim. No, zdarzyło się teraz troszeczkę więcej gram niż zwyczajnie, bo wiadomo, oprócz tego, że tam robimy te swoje rozpiski, no to jest dużo czasu, żeby właśnie grać, no to tylko, że większość gram sobie albo w CS, albo w NBA. No, chwileczkę. No, co tam? Czekaj, czekaj, ja ci Szymek. Czekaj, ja ci jeszcze raz wyślę teraz zaproszenie i po prostu wejdziesz w to zaproszenie, dobra? Patrz. Dobra, aha, tak, muszę to. Myślałem, że no to i czekaj. Towarzyski na mnie czekało. Dobra, i ci wysłałem zaproszenie, powinno ci wyskoczyć coś, nie? No i co teraz? No i... nacisnąłem. No, naciśnij tam. Nie, kontynuuj sezony, to nie to. Jak ja ci wysłałem zaproszenie, to... A co ci się wyświetliło? No po lewej stronie taki tylko komunikat, ale nie wiedziałem, jak to wejść. Patrz, jak ja. Daj sobie to środkowe jakby kółko, co masz, ten PlayStation, nie? To takie malutkie, co jest na środku pada. Wejdź w to i powinieneś mieć, że ja ci wysłałem zaproszenie do meczu. Nie, tam w powiadomieniach powinieneś mieć.
To czekaj, zaraz. Jeszcze raz ci wyślę. Chyba, że ty chcesz mi wysłać. Wiesz, jak mi wysłać zaproszenie? No, bo masz taki tryb mecze towarzyskie online, nie? No, i jak w to wejdziesz, klikniesz sobie, to wchodzisz dalej i masz nowy sezon meczów towarzyskich. No, i masz nowy sezon meczów towarzyskich, nie? No i klikasz to. No, no i no i zaproś mi. No, ja w to wejdę, no. O, no i dobra, ja teraz. Dobra, jesteś. Ale ty nie musisz mieć, wiesz. To, żeby było. Aha, no to patrz, to no to nie, to ty musisz to zrobić, no. Wyjdź, nie? No. Ta, ty też, no, jak, ta, jak masz ustawienia, no i daj tam 85. Tak. 6 minut, tak, no. I teraz mnie jeszcze raz zaproś. Okej. Czekaj. No i mamy teraz, dobra, i gramy. No, dobra, no. Dobra, no, powodzenia. No, nara. Ta, do dwóch, no. Chyba, że się poddasz, to do jednego. Dobra, jesteśmy już. Witam wszystkich jeszcze raz. Aaron, tak się składa, że akurat nic nie przytyłem. Kilo zrzucone, także to, że się tutaj trenuje. Kiedy strzelę gola? No tutaj strzelę gola. Zaraz zobaczysz. Tak zrobię. Siema Jacek. Ryczek może mieć fajną maniankę. Rosti damy odpocząć. Dobra, mamy wszystko. Witam wszystkich jeszcze raz, ci, którzy dołączają. Piszcie w komentarzach, jak zapatrujecie się na ten skład, co wystawiłem. Zobaczymy w pierwszym meczu, jak to wygląda. A gdzie ja tutaj Dawida dałem na ławkę? Dawid. Koju szybszy, wiesz, a jak grałem towarzyskie mecze właśnie z chłopakami, to ta dwójka mi najbardziej spasowała jakby stoperów. Także zobaczymy dzisiaj, czy tak samo będzie. No, Szymek tam wybiera się na kapitana 5 minut.
Jesteśmy, dobra. Dobra, jadę z tym. Halo, halo, witamy Państwa przed telewizorami. Cześć, Marcin. Bardzo, bardzo serdecznie w ten piękny, pogodny dzień i zapraszamy na kolejną dawkę piłkarskich wrażeń. Dzisiejszy mecz będą mieli przyjemność komentować dla Państwa Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Przed nami prawdziwa futbolowa uczta, a przynajmniej taką mamy nadzieję. Górnik Zabrze zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Obie drużyny potrafią grać w piłkę, więc sporo sobie... Olsztyński! Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Może teraz ruszyć skrzydłem. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Prostopadle za linię obrony. Może spróbować szczęścia! Dobrze powstrzymany strzał zawodnika z pola. Obrońca wyjaśnia, wybijając za linię boczną. Będzie wznowienie z autu. Nie no, panie sędzio, ale tam był faul. Angulo. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Będzie chyba podawał. Świetne po... Ważny ten odbiór. Na razie zagrożenie zażegnane. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Co teraz wymyśli? Na piłkę, co z tego wyniknie? Ciekawe, jak to rozwiąże. Teraz na pewno! Gol! To jest właśnie brawo, to! Manusz. To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje. Fantastycznie zmieścił jakie piłkę więcej werwy, w samym okienku. Panowie. Pięknie przymierzył. Bramkarz praktycznie nie miał szans tego obronić. Mateusz Matras. Ładnie pomyślane. Angulo. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Dobrze wyszedł i dość pewnie złapał tę piłkę z tego dośrodkowania, zażegnując zagrożenie. Zagranie po skrzydle, dobry początek akcji. Dobrze odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Zagranie lobem, wolne pole. Szkoda, za szybko chciał ruszyć do tego podania, spalony. Gryszkiewicz. Co teraz zrobi? Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Ma teraz miejsce na skrzydle. I piłkę przejmują rywale. Jesus Jimenez. Zobaczmy, co zrobi. Dobrze, udało się przeciąć to podanie. I tak oto tracą piłkę. Zobaczymy, co teraz zrobi. Idzie do przodu. Ma sporo możliwości. Ma piłkę. Co teraz zrobi? Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. Niestety strata piłki. Dobrze, w tempo, będzie szansa. Gol! Dobra, są oszczędne, mogę zacząć gadać. Mają już dwie bramki przewagi. No, skupione, no. Nie tak, jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać. Cofam, Adam. No i mamy 2-0. Zobaczymy, czy rywale zmienią swoją taktykę. Teraz można rozmawiać. Piszcie coś tam w komentarzach tych. Żeby to jakoś dobra szło. Pozycja do oddania strzału. No, dobra pozycja, by dośrodkowywać.
Skuteczna obrona bramkarza. No, no i... Piłka nadal w grze. Siema, Denis. Jesus Jimenez. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Może uderzać na bramkę. Gol! Spek trafia do własnej bramki. Niestety, witam wszystkich, samobójcza, ale to też jest element futbolu i zawodowi piłkarze muszą umieć sobie z tym poradzić. Muszą się zebrać po tej utracie bramki samobójczej. Piłka opuszcza boisko po tej interwencji, rywale rozpoczną załku. Nie jest sam, będzie chyba podawał. Co teraz wymyśli? Brawo, Michał Koj. Ojej. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Georgios. Czyste zagranie, przejmuje piłkę. Świetnie dzisiaj rozprowadza piłkę. Doskonała skuteczność podań. Dużo celnych podań tego zawodnika, ale to akurat nas nie dziwi. Przejął piłkę we własnym polu karnym. Panowie, to nie tak miał wyglądać. Wolsztyński. Na piłkę, co z tego wyniknie? Piłka zagrana w pole karne, czy któryś z nich do niej dojdzie? Świetna interwencja bramkarza i rywale znowu bez gola. Niesamowicie to zrobił, spójrzmy. No może teraz. Tak, tak, proszę Państwa, jest gol, ale on się teraz cieszy. Właściwy człowiek we właściwym miejscu. Przy strzale z tak małej odległości bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Aha. Chociaż nie dobiegła końca jeszcze pierwsza połowa, mecz staje się jednostronny. Nie dają rywalowi żadnych szans. Drybluje w stronę bramki. Ciekawe, jak to rozwiąże. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Za nami pierwsze 45, zaskakuje. Żeby coś zmienić. Zdumiewający występ jak na razie. No chłopak tutaj na kierownicy, tutaj dwie brameczki. Co tutaj można więcej dodać? A wpuścimy Szymona do środka. Zaczynamy drugą połowę. Spotkanie jest bardzo jednostronne. Zobaczymy, czy to się zmieni. Sędzia pokazuje, że Zabrzanie rozpoczną od rzutu wolnego. Ma trochę miejsca na skrzydle. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Dobre podanie, minęło linię obrony. Jest groźnie, może strzelać. Ojej. No, można było tego nie trafić. Do pustej bramki? No cóż, nawet najlepszym może się zdarzyć błąd. Jaką makię doznałem, jest tutaj ewidentnie. No takie ciasteczko. No, goście nie pozostawiają gospodarzom żadnych złudzeń co do wyniku meczu. Te milczące trybuny są dowodem na to, że nikt już nie wierzy w sukces. Jesus Jimenez.
Ma sporo wolnej przestrzeni na skrzydle. Ma piłkę, co teraz zrobi? Niewiarygodne! Kapitalne! Dosięgnął piłki! Wybrali krótki wariant rożnego. Brawo, ładnie odebrał. Nie dawali drużynie przeciwnej nawet chwili spokoju i się opłaciło. Przejęli, ależ go wypatrzył. No, może coś z tego będzie? Bochniewicz. Akcja ofensywna Górnika Zabrze. Ratują. Jezus, pogonią, no to będzie ciężko. I pójść go tutaj. Bardzo jest. Dokładnie, wprost za plecy obrońców. Co teraz wymyśli? Świetny przegląd pola. Zobaczymy, co teraz zrobi. I piłka w rękach bramkarza. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Jest dobrze ustawiony, co zrobi? Dobry pressing, odebrał piłkę. Skuteczna interwencja, ale grają dalej. Jeśli był spalony, którego odgwizdał sędzia, to minimalny. Co teraz zrobi? Za silne, za głębokie dośrodkowanie, tak, spokojnie panowie. Przejęte przez bramkarza. Bochniewicz. Niesamowity ten dzisiejszy mecz. Zapowiadał się na mecz wyrównanej walki. Tak, wydawało się, że powalczą jak równy z równym. A na razie mamy dość jednostronne spotkanie. Jesus Jimenez. Ma sporo możliwości. No, teraz mają szansę. Z tej pozycji może uderzyć. Może teraz jest okazja. Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Krótko rozegrali ten ruch. Wbiega w pole karne. Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. No, spróbuję coś z tego zrobić. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Ciekawe, jak to rozwiąże. Ale zły na sędziego, nie ma jednak racji. Ale panowie, który to był na spalony? No żałuję, bo miał sytuację na strzelanie bramki. Ech, niestety będzie spalony, chociaż minimalny. Ci sędziowie. Do końca jeszcze 15 minut, to jest sędzia nie przedłuży. Jesus Jimenez. Ma piłkę, co z tego wyniknie? Zostawił za sobą trochę boiska. Oddalej. Nie będzie bramki. Jest spalony. Trener Górnika Zabrze wprowadza na boisko nowego zawodnika. Ma piłkę. Co teraz zrobi? Może stąd strzelać. I piłka w siatce. Obrona przeciwnika była całkowicie zdezorientowana. Świetne rozegranie akcji, dobre wyjście sam na sam z bramkarzem. Powtórka najlepiej przebiega. Brawo, Georgios. To jest jednak bramkoszalny zawodnik. Doskonała gra i myślę, że pewnie zmierzają po zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. No i końcowe 10 minut tego spotkania. Może teraz wykorzystać lukę na skrzydle. Zablokowana teraz piłka przez obrońcę. Aut dla Górnika. Brawo, Poluszek. Angulo.
Dośrodkowanie, popatrzmy, walczą tam w polu karnym opozycję. Tracą piłkę po tym podaniu. Kiepskie podanie, zupełnie bez pomysłu, strata piłki. No, strzela! Dobrze powstrzymany strzał zawodnika z pola. Chłopie, na wolne pole mu daj. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. No i będziemy mieli aut. Gryszkiewicz. Popatrzmy, Górnik przed szansą. Będzie sam na sam z bramkarzem. Brawo, Szymon, ale mu włożył. Kurde, czemu ja tak zrobiłem? To jest właśnie to! To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje! Tym trafieniem tylko akcentują swoją dominację na samo zakończenie meczu. Rywal jest bezradny. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Zobacz, może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Skuteczna obrona bramkarza, piłka nadal w grze. Arbiter kończy mecz. No, to pierwszy mamy za sobą. Dzięki za wsparcie, panowie. Panie. Jakieś rotacje zrobimy. Miejmy nadzieję, że jeszcze jeden, no zobaczymy, jak tutaj wytrzyma Szymek. Jeżeli ja wygram, to już jest koniec, jeżeli Szymek, no to zagramy jeszcze następne mecze. Mamy wszystko. No i Gebauer lepszy. Uwierzcie mi, panowie. W tej ocenie 85 bardzo dobry jest. Nujgi. Szymkiem teraz jakieś triczki. Opala. Jak na podwórku, proszę bardzo. Witamy państwa i zapraszamy na niezwykle ciekawie zapowiadający się piłkarski mecz. Tu Dariusz Szpakowski, będę miał przyjemność komentować dzisiejsze spotkanie w duecie z Jackiem Laskowskim. Zapowiada nam się naprawdę emocjonujące widowisko. Górnik Zabrze zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Czas oczekiwania dobiegł końca. Teraz wszystko w nogach i głowach piłkarzy. Dzięki, Paweł. No. Mknie z piłką na bramkę. Się cieszę, że teraz się do składu dałem dopiero.
Przecież za ciebie grał Koju. Angulon. Adam Ryszkowski. Na piłkę, co z tego wyniknie? Może uderzać na bramkę. Bardzo ważna interwencja. Kurde, ten Buchniewicz jest za dobry w tej FIFA. Jakby tak grał na żywo. Ma teraz miejsce na skrzydle. Oj. Czy będzie prowadzenie? Piękna interwencja. Dośrodkowanie z rogów, ale znakomicie teraz wypiąstkował to dośrodkowanie. Atak przerwany, jest spalony. Jeszcze możemy tu na spalony gram. Bochniewicz. Dobrze, w tempo, będzie szansa. Wchodzi ze skrzydła w pole karne. Ciekawe, jak to rozwiąże. Angulo. Mateusz Matras. Wolsztyński. Ma piłkę. Co teraz zrobi? Zespół traci piłkę. Nie jest sam. Angulo. Dośrodkowanie, popatrzmy, walczą tam w polu karnym opozycję. Gol! Mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Miejmy nadzieję, że na jednej się nie skończy. W końcu kibice zapłacili za bilety, żeby obejrzeć jak najwięcej goli. Górnik Zabrze prowadzi w tym spotkaniu. I tak oto tracą piłkę. Dobre odebranie piłki bez faulu. Już blisko pola karnego. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? No i za moment wznowią z autu blisko pola karnego. Adam Ryczkowski. Co teraz wymyśli? Wycofanie piłki w poprzek, dobre. To może być wyrównanie? Będzie bramka! Piłka nie znajdzie drogi do bramki, strzał zablokowany. Dobrze, udało się przeciąć to podanie. Angulo. Ma sporo możliwości. Z rogów, pole karne. Angulo. Będzie chyba podawał. No, fauluje w takim miejscu. Będzie groźnie. Będzie dogodna okazja na wyrównanie stanu meczu. Chyba należy tu oczekiwać bezpośredniego uderzenia na bramkę. Bramkarz sięgnął piłkę. Brawa za tę interwencję. Ten strzał mógł zaskoczyć. To prawda, golkiper był gdzie być powinien i zrobił to, co do niego należało. Pewna obrona. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Strzela! Ofiarny blok. Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Ależ była sytuacja na strzelenie gola. Szkoda, spalony. Angulo. Zobaczymy, co teraz zrobi. Przeciwnicy przejęli. Piłkarze Górnika rzadko są dziś przy piłce, ale jak widać nie przekłada się to na wynik, bo nadal utrzymują korzystny wynik, choć to rywale mają więcej z gry. Zaczyna to wyglądać ciekawie. Odebrał piłkę czysto, ładnie, ależ go wypatrzył. Wybijają teraz do przodu.
Adam Ryczkowski. Szykują się powoli. To może być wyrównanie. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Na piłkę, co z tego wyniknie? Ruszył do przodu całkiem udanie. Zagrywa do tyłu, do kolegi. Ryzykował, ale pewnie odebrał. Nie potrzebuję tutaj zabawy. Z poważnym mecz, a ja sobie jaja tutaj strugam. Adam Ryczkowski. Ważne, że nie jest osamotniony. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? To musi być bramka. Niebywałe, no niebywałe, proszę państwa. Kapitalnie to wyjął. Wyciągnął się jak struna przy tym strzale i uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Krótko do kolegi. Co teraz zrobi? Ależ pechowe podanie i strata. Co teraz wymyśli? To musi być gol! Ale to wybronił. Ściślak to ja nie wiem, on to jest jakiś... Nie wiem, to jest chłopak, co tutaj gra. Z narożnika, krótko po ziemi. Wykłada piłkę koledze. Angulo. Ależ elegancka interwencja bramkarska, skutecznie neutralizująca zagrożenie. Oczywiście tego się wymaga od golkipera, aby bronił takie strzały, ale teoria nie zawsze przekłada się na praktykę. Brawo! Udane piąskowanie i co ważne, jest okazja, piłka ciągle w grze, po raz drugi, fenomenalna obrona bramkarza. Mateusz Matras. Pierwsze 45 minut za nami, rezultat. Drobne modyfikacje trzeba sobie wprowadzić. Nie, no żartowałem, gdzie. Ten gość zostaje. Nie może najsłabszy na boisku, ale zostaje. O, chudy dzisiaj ciągnie strasznie. Bardzo mocny punkt zespołu Szymona. Spotykamy się po przerwie i właśnie Górnik Zabrze rozpoczął drugą połowę. Ma sporo możliwości. Celnie wycofują. Wydawało się przez chwilę, że będzie bramka, ale bramkarz zdołał złapać piłkę. Zobaczymy, co teraz zrobi. Ale szansa na wyrównanie. Nie. A jednak nie ma bramki. Ależ to była okazja do wyrównania. Nie wiem, czy jeszcze się powtórzy. Stuprocentowa. A jak wiadomo, takie stuprocentowe okazje najbardziej deprymują strzelców. Wolsztyński. Tracą piłkę po tym podaniu. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. Jak dotąd zalicza dobry występ. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Może jeszcze nam tu dołoży kolejny. Bardzo dobra piłka górą nad obroną. Celnie, no i może być niebezpiecznie. I będziemy mieli kolejny rzut rożny, który to już z rzędu. Jeszcze raz na Bochniewicza. Piłka dośrodkowana z rogu. Było blisko, ale dośrodkowanie nie doszło celu. Ma piłkę, co teraz zrobi? Jest dobrze ustawiony, co zrobi? Jest groźnie, może strzelać!
Zupełnie niecelnie, ale szkoda co, tej okazji. Nie było rykoszeta? Lekkie, plasowane uderzenie, ale potwornie niecelnie. Piłka nieczysto trafiona. Innego wytłumaczenia tu nie widzę. Piłkę przejmują rywale. Dużo celnych podań tego zawodnika, ale to akurat nas nie dziwi. I piłkę przejmują rywale. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Wolsztyński. Angulo. Przeciwnicy przejęli. Przed nami końcowe 30 minut. Będzie chyba podawał. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć? Odważne, ale czyste wejście obrońcy. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. No, już blisko pole karne. Nie spieszą się, rozgrywają. To musi być gol! Gol! Mamy wyrównującą bramkę! Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. Może coś z tego będzie. Ma trochę miejsca na skrzydle. Szansa na dośrodkowanie. Czy będzie prowadzenie? Świetnie zablokował to uderzenie. Drugie piłki. Co teraz wymyśli? Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Kibice, gospodarzy zaczynają się niecierpliwi. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Zagrywa w okolice 9 metra. Nie udało się wyjaśnić sytuacji. Z tego wciąż coś może być. Zobaczymy, co teraz zrobi. Przesuwa się w stronę bramki. Jesus Jimenez. Będzie okazja do kontrataku. Próbowali kontra, ale przeciwnik zdążył pozbierać się w obronie. Na piłkę. Co z tego wyniknie? Dobrze próbował, ale stracił. Oddalają grę od strefy obronnej. Dobra wymiana podań. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Jeszcze 15 minut do końca regulaminowego czasu gry. Niezła okazja do kontry. Piłka w pole karne. Pogubili się obrońcy. O Boże, chłopie. Aj, kiepski strzał. Chyba piłka trochę zeszła mu z nogi. Ale za sam kontratak należą im się pochwały. Błyskawicznie ruszyli do przodu po przejęciu piłki. No i strata piłki. Świetny przegląd pola. Będzie bramka. Nie ma bramki. Piłka odbita od słupka. Ląduje poza boiskiem. Nie, no tego nie skomentuj. Ale to jest to, co na treningach ćwiczymy. Czyli pierwsza w przód, hops. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Co teraz zrobi? Dobrze. Czy będzie prowadzenie? Bardzo ważna interwencja obrony. Odbiła się ta piłka od obrońcy, więc będzie rzut rożny. Krótkie rozegranie. Ech, było blisko, ale bramkarz, jak widzimy, rozpocznie. Jest remis, a zostało nam tylko 5 minut. Niewiele do końca. Spotkanie nadal pozostaje nierozstrzygnięte. Angulo. Angulo. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Jest szansa na kontratak. Dobre podanie na wolne pole.
To była sytuacja na strzelanie bramki. Nie wiem, dlaczego arbiter odgwizdał spalonego. Nie wiem, czy był spalony. Atakują wzdłuż bocznej linii. Znakomity przechwyt, no i tracą okazję na strzelanie ważnej bramki. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Czy będzie prowadzenie? Udana interwencja bramkarza, ale piłka nie, na to było bez sensu. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Ostatnia akcja chyba tego spotkania. Rzuca się do ataku Górnik Zabrze. No nie do tego. Z własnego pola karnego. Angulo. Niestety strata piłki. Blisko pole karne, może strzelać. Dobra, teraz. Z tej pozycji gospodarze mogą precyzyjnie dogrywać. Udany pressing, mają piłkę. Czy będzie prowadzenie? Ważny ten odbiór, na razie zagrożenie zażegnane. Ten strzał może dać im wygraną. Tak, to jest bramka. Najlepszy dowód, że kiedy stracisz piłkę, warto od razu doskoczyć do rywala. Cała drużyna skutecznie uniemożliwiła rozpoczęcie kontrataku. Nie każdy ma mikrofon, tylko nie każdy chce komentować, wiesz? Gwizdek i koniec. No był Szymek blisko, no, ale. Mamy bramkę, która może zdecydować o zasłużone, zasłużone. Rzeczywiście, zwłaszcza w regulaminowym zwycięstwo. Czasie gry. No, sędzia dwie dolicza, 96, nie? Hit. Może być zadowolony ze swojego występu. Grał na miarę swoich możliwości. O, no on się nie nadaje ten kop. Bardzo dobrze dziś zagrał, strzelił piękną Huk. Bramkę, która ułatwiła drużynie sięgnięcie po zwycięstwo w tym spotkaniu. Piękna interwencja. No, podobny fest. Jeszcze sobie na ocenki popatrzmy. Jak to tu wygląda. Piłkarz meczu. Co tu będę gadał? Więcej. 16 do 2, no nie, no zasłużone panowie, nie oszukujmy się. Dobra, to by było na tyle. Dzięki wszystkim, co oglądali i mnie wspierali, także do zobaczenia w następnym meczu. Następny mecz oglądajcie Dawida, jak będzie grał z naszym Sebusiem. Także trzymajcie się i do zobaczenia.